Myślę, że tu chodzi o to, żeby wtłoczyć z powrotem Kościół do zakrystii. Nie mieć wpływu. I jeszcze jedna sprawa. Ostrzegałbym przed tym zawłaszczaniem wszystkiego. Proszę Państwa, ostrzegałbym przed zawłaszczaniem wszystkiego. Również mediów wszystkich. Jedna opcja. Proszę Państwa, nie kto inny jak ten, który wywołał straszną wojnę. W 1933 roku, 1930 doszedł do władzy, chcę powiedzieć pewien przykład. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć, że w artykule 39, czyli w pierwszym czytaniu projektu uchwały, mamy uzasadnienie projektu i debatę w sprawach ogólnych. Momencik. Pani przedstawiciel... Szanowni panowie, naprawdę szybciej, szanowni państwo, dojdziemy do rozpatrywania projektu uchwały, jeżeli pozwolimy i będziemy się wzajemnie szanować, nie przeszkadzać sobie, nie przekrzykiwać. Każdy z państwa otrzyma ode mnie głos, ponieważ debata w sprawach ogólnych jest takim momentem, w którym każdy poseł i gość zaproszony może zabrać głos. Bardzo proszę, proszę ojca, o zmierzanie do konsensusu. Właśnie gdy zdobył władzę, bardzo sprytnie zdobył stacje radiowe i rozdał wiele milionów odbiorników nastawionych tylko na jego stację. I zobaczcie, chwileczkę, i co się stało z narodem, który wydał wielu świętych, wielu naukowców, wielu ludzi kultury. Momencik. Tak samo mówię, bałbym się, gdy będzie przewaga tylko opcji liberalno-lewicowej. I dlatego katolicy jeszcze raz mają prawo.